Witam wszystkie serdecznie. Chciałem się pochwalić ukończonym gołębnikiem. I pokazać, co tam nabyłem w środku. Na razie jest nas tutaj 17 ptaszków. I tak, Szymuś, uciekinier. Musiałem go przywieźć samemu. Wyżymacz białolotek Ryszard Tosnowiec. Drugi gdzieś nam się schował. A tam sobie śpi za poidłem. Cele własnoręcznie robione. Tamte spoczynki też, siodełka kupowałem. Nie opłacało się robić. Czekamy na znaczniki z numerem telefonu. Mają być dzisiaj. I będziemy próbować otwierać. Zobaczymy, co przyjdzie, a co nie. Wczoraj ładnie zeszły z dachu. A, tu jeszcze wczorajszy. Nazwałem go Szymuś. Też się baczaj do ucieczki. Nie, no żartuję. Nie będzie tak źle. Ale Szymek ma chyba jakiś plan. A tu kolega co robi? O, jest i cwaniak. Cwaniak uciekł. Znaczy uciekł, był też puszczony w pierwszej grupie. Pierwszy raz był w ogóle na dachu. Zabrał ze sobą jednego młodego. Uciekł, ale po 8 godzinach wrócił strasznie spragniony, ale wrócił sam, także jestem pełen nadziei, że to będzie dobry lotnik. A dlaczego cwaniak? Bo był najstarszy i taki ma fajne piórka na nogach. Nie wiem, czy pokażesz cwaniak, czy nie. O. No i taki cwaniak wrócił. Ma jakąś dziurę tutaj na szyi, gdzieś chyba po słupie, po jakichś linach szedł, ale pierwsze śliwki robaczywki. On się już bardzo niecierpliwi, bo chciałby dzisiaj rundkę zrobić, ale mówię, poczekamy na znaczniki i puścimy ptaszki. Niech chodzą. Co wróci, to wróci. Cwaniak będzie miał dodatkowo jeszcze drugi znacznik z napisem cwaniak. No bo cwaniak to cwaniak, a mówię, i ten uciekinier, który wrócił w kartoniku. Nie bój się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.